Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół. 19 maja uroczystość zesłania Ducha Świętego w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny była połączona z uroczystością pierwszej komunii świętej. 17 dzieci z tej parafii po odpowiednim przygotowaniu przyjęło po raz pierwszy do serca Jezusa Eucharystycznego. Podczas mszy świętej, której przewodniczył proboszcz parafii ksiądz prałat Jan Nikel wraz z księdzem Romanem Brodą. Dzień wcześniej wszystkie dzieci i ich rodzice przystąpili do sakramentu pokuty i doświadczyli Bożego Miłosierdzia. W drodze do dnia dzisiejszego dzieciom towarzyszyli nie tylko rodzice, ale także katecheci, siostra Lidia Zębowicz, ksiądz Roman Broda i ksiądz Jan Tymoń, którzy przez 3 lata uczyli dzieci, rozwijali i umacniali ich wiarę oraz pogłębiali wiedzę o Bogu i świętych. W tym dniu cała wspólnota parafialna Katedry Lwowskiej cieszyła się dziećmi, które po raz pierwszy w życiu w pełni uczestniczyły we mszy świętej, przystępując do stołu pańskiego, aby przyjąć w komunii świętej ciało i krew Chrystusa. Cóż to jest prawda? Tak zapytał Piłat Pana Jezusa. Tak wielu ludzi pyta. Dziś słyszymy o tym, jak Jezus mówi, że pośle Ducha Prawdy. Prawda otwiera oczy na zło i na dobro. Dziś pytanie, które stawiamy sobie, to jest pytanie o to, czy ja żyję zgodnie z wolą Bożą. Wola Boża przejawia się przez moje życie. Bóg zaprasza mnie do współpracy z tworzeniem tego świata. Czy ja żyję w prawdzie? Drogie dzieci, dziś szczególny wasz dzień, bardzo istotny dla całego waszego życia, dla waszej przyszłości. Dzisiaj przyjmujecie Pana Jezusa. Niech wam udzieli swojego błogosławieństwa. Światosław Marian Polski. Jarem Marian Polski.